Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych domagają się zrównania ich prawa do pomocy społecznej z opiekunami chorych dzieci. Polskie prawo dyskryminuje takie rodziny, a dorośli z niepełnosprawnościami, podobnie jak dzieci, wymagają opieki. Mira Skórka. Grażyna Rosołowicz ma niepełnosprawnego dorosłego syna. Dostaje 1300 zł świadczenia pielęgnacyjnego. Starcza na niewiele. Godzina rehabilitacji kosztuje ponad 100 zł. Maria Bednarska, sama chora na raka, także opiekuje się niepełnosprawnym synem, ale dostaje na niego jedynie 153 zł. Te 153 zł to ja nie wiem, na co to może starczyć, bo to nawet nie na leki. Gdyby miała niższą emeryturę, dostałaby 520 zł, czyli dwa razy mniej niż Grażyna Rosołowicz. Powód: dziecko pani Rosołowicz już urodziło się chore, a to zachorowało w dorosłości. Po okupacji Sejmu przez rodziców niepełnosprawnych dzieci poprzedni rząd podniósł zasiłek pielęgnacyjny na niepełnosprawne dzieci, ale świadczeń dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych już nie. Sytuacja opiekunów osób dorosłych niepełnosprawnych jest katastrofalna. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych przed Ministerstwem Rodziny przypomnieli dziś o wyroku Trybunału, który dwa lata temu nakazał zlikwidować tę dysproporcję w zasiłkach. Ja chciałam zapytać pani minister, pani premier, pana prezydenta, który wystosował do nas pismo, jak żyć za 520 zł. Politycy PiS, będąc w opozycji, obiecali pomoc niepełnosprawnym. W państwie prawa nie można dzielić opiekunów osób niepełnosprawnych. I to politycy PiS skierowali ustawę do Trybunału, ale teraz rząd PiS nie wprowadza w życie jego wyroku. Tak samo jak tamten rząd grał na zwłokę, tak teraz pani minister Rafalska gra na zwłokę. Obiecywali, że się tym zajmą. Jest wola rozwiązania kompleksowego sytuacji osób niepełnosprawnych. Jakie będą konkretne decyzje finansowe, to musimy poczekać na zakończenie procedowania zespołu. W przyszłym roku nie ma na to szans, bo jak czytamy w wyjaśnieniu ministerstwa, w budżecie nie ma pieniędzy. Kilkoro opiekunów zaskarżyło niekorzystne decyzje do sądów i wygrali. Sądy podwyższyły im świadczenia. Rodziców niepełnosprawnych reprezentuje przed sądami Rzecznik Praw Obywatelskich. Utrzymywanie stanu, w którym wyrok Trybunału Konstytucyjnego od 2 lat nie jest wykonywany, jest naganne. Szacuje się, że pokrzywdzonych niższymi świadczeniami jest około 130 tysięcy osób. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych mówią o sobie wykluczeni i to wykluczeni podwójnie. Raz przez życie, drugi raz przez polityków, którzy nie realizują złożonych obietnic. Mira Skórka, Wydarzenia.